Okej, żeby zoptymalizować tekst w miarę automatycznie, żebyśmy mogli sobie tworzyć różne teksty zoptymalizowane, możemy skorzystać z kilku modyfikatorów. Pierwsza rzecz to stworzenie tekstu, tak? I tutaj sobie weźmiemy opcję Extrude, wstawień tekstu, żeby móc modyfikować ten tekst i jego siatkę. To już z doświadczenia, że najpierw musimy sobie połączyć wierzchołki, bo jak tworzymy tekst, to każda ta warstwa góra, dół i środek tego ekstruda jest osobno, więc najpierw modyfikator Weld, żeby połączyć te wierzchołki. Później sobie zmieniamy siatkę, tak, dla tego tekstu, na taką bardziej równomierną, tutaj za pomocą opcji Tarp i odpowiedniej rozdzielczości możemy sobie ładnie tą siatkę zamienić na kłady. To się później łatwiej optymalizuje. I jak już mamy kłady, możemy użyć Decimate'a. I tutaj planar najlepiej działa. To też widać na przykładach. Ustalamy sobie kąt. Dobieramy go do efektu wizualnego, jaki nam odpowiada. I możemy sobie teraz jeszcze wymusić wygładzanie przy odpowiednim kącie, żeby zobaczyć, jak to fajnie wygląda teraz. Plusem tego rozwiązania jest to, że mamy plik Blend, w którym możemy sobie dowolny tekst wpisywać dowolną czcionką, delikatnie modyfikując tylko modyfikatory, ich ustawienia, możemy sobie oczekiwany efekt osiągnąć. Takie łatwe, przyjemne w sumie, można powiedzieć, narzędzie do generowania low-poly tekstu w Blenderze. Dziękuję.